Wojciech Kędzierski na akwenie Dębowa złowił potężnego karpia. Ile ważył? 27 kg 740 gram. I został złowiony z cypla. Z cypla od strony reńskiej wsi. To pierwsza duża ryba w pańskim życiu? Nie, nie, absolutnie, ale największa. Największa, wygląda, że to największa na Dębowej, choć największą złowił jeden z Czechów w zeszłym roku. Tak, to najprawdopodobniej był ten sam karp, już o 700 gram większy, cięższy. To znaczy ten, którego pan dzisiaj złowił, tak? Najprawdopodobniej, no muszę porównać go na zdjęciach, a jeszcze tego nie zrobiłem niestety. Ważył pan go dzisiaj dokładnie? Tak, bardzo dokładnie. Niemożliwe, żeby pan miał z sobą wagę. No muszę mieć. Jak każdy karpiarz mam porządną wagę. Czyli, że była to potężna sztuka, jak wyglądała walka? Proszę opisać. Zobaczył pan, że coś tam się dzieje w wodzie i co dalej się stało? Jak branie karpiowe, no ładny, piękny odjazd na łódeczkę i 15-20 minut i byłem z rybą na brzegu. Ale to chyba nie było takie proste, jak pan opowiada. No było, nawet po złowieniu nie liczyłem, że tyle będzie ważył. Ale widziałem pana na zdjęciach w wodzie z tym karpiem, więc nie wiem, walczył pan z nim? Nie, nie, to w wodzie wypuszczałem już później rano po sesji zdjęciowej, wypuszczałem go z powrotem do jeziora. A to w takim razie jak go pan wyciągnął? Przecież no, na żyłce na pewno, nie do samego brzegu. Na żyłce? Z łódki i podbieraczek. Z łódki? No to mógł przewrócić łódkę. Nie, w życiu. Czy w ogóle na Dębowej jest sporo takich dużych ryb? No tak, jest to woda, która znana jest właśnie z dużych karpi. Duża populacja dużego karpia była często zarybiana kiedyś. Odbywają się Mistrzostwa Polski, także świadczy to o tym, że są tutaj duże ryby. I praktycznie na każdych zawodach łapane są 20+, także na pewno jest tutaj duża ryba, duży karp. Jest pan w jakimś kole wędkarskim? Tak, tak. Tutejsze koło wędkarskie Reńska Wieś. Czyli koło wędkarskie Reńska Wieś, tak? Tak, tak, tak. To jest duże koło. Tak, tak, duże. Często pan przyjeżdża tutaj na Dębową na ryby? No tak, tu mam najbliżej, jestem tu z Koźla, także człowiek jakiś tam urlop ma, czy weekend, jest fajna pogoda, można się wybrać. I ciągle na cyplu, czy także tak jak dzisiaj z łódki? Nie, 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 nie na cyplu. Różne miejsca, w zależności chyba od pory roku i też wolnego miejsca, bo strasznie ostatnio tutaj ciasno na Dębowej. Tam, gdzie idzie dojechać samochodem, praktycznie jest wszystko pozajmowane, także trzeba sobie najlepiej takie miejsca szukać, gdzie ludzie albo jest im tutaj po prostu ciężko dojść, nie chce im się za daleko. Wędkarze na pewno będą ciekawi, na co pan złowił tego karpia. No na razie zachowam to w mojej tajemnicy. Na pewno na kulkę 22 mm. A sprzęt? Sprzęt widać. Wędka Czaba, 12, 3 LBS-y. Kołowrotek Dajwa Emblem Pro 5500. Zupełnie nie wiem, o co chodzi, ale mam nadzieję, że wędkarze będą wiedzieli. No. Myślę, że tak. To akurat dosyć znany sprzęt, także na pewno będą wiedzieli. Przypomnijmy raz jeszcze na zakończenie. Wojciech Kędzierski, największa ryba na Dębowej, którą złowił właśnie dzisiaj. Ta ryba ważyła 27 740. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo.